Witamy Państwa w niedzielny wieczór 27 lutego na trzecim meczu ćwierćfinałowym z Areny Sanok, gdzie Replas Unia Oświęcim w bramce dowodzeni przez Mikel Lomo, że Wiktor Rolin Carlson wygrywa Bulik. A tymczasem Unijci Stasienko przed bramkę i po raz kolejny strzał, jednak niedobre. I to otwiera szansę dla Unii. Tu Orjechin tym podaniem. Orjechina, partner z drużyny, którym był Teddy Da Costa, z kolei Unii. Nie było tam zdaniem arbitrów żadnej, a tymczasem mamy bramkę! Toni Hentonen, no któż by się spodziewał, że z tak dosyć wydawałoby się ślamazarnej akcji drużyny gospodarzy uda się tak łatwo Finowi wjechać przed bramkę Clarka Saundersa i bezproblemowo wcisnąć ten krążek. Bukowski ma przed sobą Ryana Glena. Bukowski wykorzystuje swoją szybkość w spotkaniach rozgrywanych w Oświęcimiu, a Replas Unia Oświęcim wygrywa to wznowienie i strzał skierowany w stronę bramki Salamy. Rozpoczynamy drugą tercję. Nie, wraca Jakub Bukowski, przejęcie krążka przez drużynę Sanoka, zagrany krążek na prawej stronie, Bukowski i mamy 2-0, ależ wykorzystali fantastycznie moment powrotu na tafle Jakuba Bukowskiego, Sanoczanie, no i prawdopodobnie chcieli jak najszybciej odrobić straty Oświęcimianie, a tymczasem pogłębia się ten rezultat. Zbyt dobra nie była. Sawicki środkiem lodowiska. Konkretnie Bukowski, który teraz w obronie. Będziemy mieli karę nałożoną na Bukowskiego. Prawdopodobnie za zahaczanie, ale to jeszcze może wszystko się zmienić. I zmienia się, bowiem Jegor Orłow wykorzystuje ten moment zamieszania i włącza się do tej akcji, strzelając bramkę na 2-1, co zobaczymy jeszcze na powtórce. Sebastian Kowalówka znakomicie wypatrzył zbliżającego się Orłowa. Starał się jeszcze przerzucić gumę. Za bramki jest odzyskanie krążka. Hokejści Replas Unii groźnie pod bramką Salamy, a Palkow jeszcze dobitka i mrozi krążek dopiero w tym momencie Salama. Carlsona oraz Daniła Orjechina. Orłow z dystansu. To mogło być groźne jeszcze dobitka. Torunian, także najprawdopodobniej będziemy mieli dogrywkę w tamtym spotkaniu, a my tymczasem wracamy na tafle w Sanoku, bo tutaj robi się gorąco pod bramką Salamy. Bezuszka z dystansu, krążek ciągle w grze. Sanoczanie grę w przewadze. Rozpoczynamy tercję numer 3 i tutaj udaje się gospodarzom wywalczyć ten krążek. Będziemy mieli pierwszy strzał. I tak jak tercja druga, Hamalainen. Tym razem no, pobijają rekordy prędkości Sanoczanie, jeżeli chodzi o tę szybkość strzelenia bramek po rozpoczęciu tercji. 8 sekund i to niecałych potrzebował Aleksi Hamalainen po tym podaniu od Radosława Sawickiego. I szybkie 3-1. I tymczasem Oświęcimianie starają się jak najszybciej. Wasilij Strielcow, ale pogubił się z krążkiem. I teraz Sawicki na drugą stronę przewraca się. Hokejista drużyny, ten krążek przemieszcza się, zagranie przed bramkę Dominika Salamy. I Ryan Glennen, Taminen z objazdem bramki, strzał z dystansu, jeszcze jest szansa na dobitkę. Próba jeszcze ulokowania krążka spod niebieskiej, dobitka z strefy międzybubiński, ponad bramką Bezuszka. Na prawe skrzydło zagrany krążek Salama z problemami. Mamy bramkę 3-2 na arenie w Sanoku. Tak więc po raz kolejny łapią kontakt Oświęcimianie. Ja z chęcią zobaczę jeszcze raz powtórkę, bowiem ze 3 próby były potrzebne i ostatecznie tym hokejstą, który skierował na skrzydle w Replas Unii, Dziubiński. Ma sporo miejsca Dziubiński, ale na niewiele się to zdało, bo jest strata we własnej strefie i potężne uderzenie. Strielcow, pojawi się także Krystian Dziubiński, a tymczasem Rogow próbuje wziąć odpowiedzialność na swoje barki. Ale 26 sekund do zakończenia tego spotkania. Jekunen, mocny strzał i tylko delikatne trącenie. Strefę środkową Oświęcimianie, strata, pusta bramka. I mamy bramkę na 4-2, bramkę
którą w statystykach zapisujemy jako gola strzelonego w przewadze, więc Ryan Glenn wraca na taflę. Zostają jeszcze 22 sekundy dla Oświęcimian, ale no tutaj już raczej ciężko oczekiwać, żeby udało się zniwelować te dwie bramki straty, tak więc cieszą się Sanoczanie. No jedna tercja przewagi Oświęcimianom nie wystarczyła, jednak trzeba powiedzieć. A tu jeszcze mamy bójkę pod koniec tego spotkania, równo z końcową syreną. Maksim Rogow ze strony drużyny gości wdał się w pojedynek pięściarski, chociaż pojedynek pięściarski, który dosyć szybko się zakończył z Jere Karlssonem. I kończy nam się spotkanie numer 3, spotkanie ćwierćfinałowe pomiędzy Ciarko STS-em Sanoga, Replast Unią Oświęcim